roku kopernikańskim gorsi wypierają lepszych. Mikołaj Kopernik, zajmując się ciałami niebieskimi, wyparł gorszą teorię, tworząc lepszą, która przetrwała wieki. Jako człowiek renesansu interesował się także finansami i doszedł do wniosku, że pieniądz gorszy wypiera lepszy. To spostrzeżenie przeszło do historii i przytaczane jest do dziś. Gdyby Kopernik żył w czasach współczesnych, zapewne by zauważył, że w domenie akademickiej gorsi naukowcy wypierają lepszych. Od czasów Kopernika mieliśmy wielu wybitnych naukowców, ale jakby wypieranych przez gorszych, w ramach selekcji negatywnej. Astronomia w czasach PRL-u, jakkolwiek obfitowała w naukowców klasy międzynarodowej, okazała się w niemałym stopniu astronomią donosicielską. I jak przyznawał jeden z najwybitniejszych jej przedstawicieli, bez pomocy SB to by tak wysoko nie zaszedł. Aleksander Wolfszczan, TW Lange. Komitet Noblowski chyba miał dylemat, jak podzielić nagrodę między uczonego a oficera prowadzącego i zgłaszanej kandydatury nie nagrodził. Mimo ogromnego wzrostu ilościowego profesorów różnych profesji, jakoś w nauce światowej mało się liczymy. Profesorowie sami się oceniają, awansują i nie zezwalają, aby ktokolwiek, kto nie jest profesorem, zabierał głos na temat ich osiągnięć, choć tych w przeciwieństwie do liczby profesorów mamy niewiele. W PRL-u profesorowie, a nawet mniej utytułowani, zbliżeni do władz komunistycznych, choć nieraz kiepscy, wypierali lepszych o orientacji wstecznej, bo nabytej w drugiej RP. Ideologia dominowała nad nauką i tak pozostało po transformacji. Z tym, że ideologię czerwoną zastąpiła tęczowa. I kto jej nie wyznaje, ma trudności w domenie akademickiej. Nie jest też tak, że jak ktoś nie jest dobry, to nikt go w nauce nie zatrudni. Czynniki pozamerytoryczne są ważniejsze, a zatrudnia się swoich, którzy nie stanowią zagrożenia dla kasty najlepszych. No chyba, że pójdą na układy w zakresie realizowania dostaw obowiązkowych swoich produktów intelektualnych. Czasem to jedyna szansa dla dobrych merytorycznie, ale jednocześnie słabych charakterologicznie. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 22 lutego 2023 roku. Autor Józef Wieczorek.